Tragiczny początek wakacji na drogach w województwie śląskim. Dziś rano na ulicy Daszyńskiego w Gliwicach zginął 16-letni pasażer motoroweru. Jak doszło do tej tragedii, o tym Paweł Jędrusik. Dramat rozegrał się po godzinie 6 rano. W wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe i motorower, na którym jechały dwie osoby. Kierujący motorowerem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, w wyniku czego najechał na tył samochodu osobowego. W wyniku tego uderzenia w lewy kant samochodu osobowego zarówno pasażer tego motoroweru, jak i kierujący zostali odrzuceni na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzyli się z nadjeżdżającym samochodem czołowo. Po ponad godzinnej reanimacji 16-letni pasażer motoroweru zmarł. 49-letni kierowca jednośladu został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. To dopiero początek wakacji, ale statystyki dotyczące kierowców jednośladów już są złe. Jeżeli chodzi o zdarzenia głównie z motocyklistami, tutaj odnotujemy wzrosty, widzimy, że jest więcej zdarzeń, więcej wypadków, więcej kolizji i to co najgorsze, zginęło więcej motocyklistów aniżeli w roku ubiegłym. W ubiegłym roku od stycznia do 24 czerwca na drogach zginęło 4 motocyklistów. W tym roku było to 12 osób.